Top 10 trików na utrzymanie czystości w domu. Utrzymanie mieszkania w czystości nie zawsze jest łatwą sprawą. Pod koniec pracowitego dnia szorowanie podłogi w kuchni lub układanie prania jest prawdopodobnie ostatnią rzeczą, na jaką mamy ochotę. Utrzymanie porządku może być trudne, ale nie musi zajmować całego wolnego czasu. Dziś mamy dla Was top 10 trików na utrzymanie czystości w domu. Numer 10. Sprzątaj po sobie od razu. To może wydawać się banalne, ale żeby nie dać się przytłoczyć listą rzeczy, które musimy wyczyścić, staraj się sam siebie kontrolować. Nie zostawiaj kubków, niezgniecionych butelek, przetrzyj blaty i zamieć podłogę w kuchni na koniec dnia. Ta paczka po chipsach wcale nie musi leżeć obok twojego łóżka cały tydzień. Numer 9. Segreguj śmieci. To jest podstawa i mamy nadzieję, że ten punkt jest dla Was oczywistością, o której warto jednak przypomnieć. Zamiast jednego dużego kosza, w którym mieszają się śmieci, proponujemy przynajmniej trzy. Jeden na śmieci ogólne, drugi na papier, trzeci na plastiki. Jeśli dużo gotujesz w domu, to można pomyśleć o koszu na odpady organiczne. Dzięki większej ilości pojemników nie tylko pomagamy utrzymać planetę w czystości, ale musicie przyznać, że wrzucanie śmieci do różnych koszy jest jakąś formą rozrywki, prawda? Numer 8. Myj w trakcie gotowania. Żadne pomieszczenie nie wymyka się spod kontroli tak szybko jak kuchnia. Niedojedzone jedzenie, brudne naczynia, zużyte garnki i patelnie. Na pewno to znasz. Dlatego dobrym pomysłem jest sprzątanie w ruchu, aby ta czynność nie zaczęła być kolejną pracą. Zmywaj i sprzątaj na bieżąco, jeśli się uda, to nawet w trakcie gotowania. Przed spożyciem posiłku przetrzyj szybko blaty, a gwarantujemy Ci, że po zjedzeniu pozostanie tylko umyć talerz. Jakoś przyjemniej, prawda? Numer 7. Odgracaj. Jeśli zupełnie nie używasz jakiegoś przedmiotu, dlaczego nadal go masz? Zwolnij miejsce. Otwarte przestrzenie wydają się czystsze, a bonus jest taki, że nie musisz odkurzać tylu rzeczy. Mniej przedmiotów na blatach i półkach ogranicza pylenie i znacznie przyspiesza czyszczenie. Nieużywane rzeczy posegreguj, bo może uda się je sprzedać albo oddać potrzebującym. Numer 6. Miej miejsce na wszystko i nic. Jedną ze złotych zasad porządku jest właśnie miejsce na tak zwane wszystko. Zastanów się, gdzie chcesz przechowywać różne dziwne rzeczy typu zapasowa zapalniczka, mała latarka, klej, kawałek jakiegoś sznurka bądź tasiemki. Podsumowując, miejsce na rzeczy, które w najmniej spodziewanym momencie się przydadzą, a w kryzysowym momencie będziemy wiedzieć, że właśnie tam możemy ich szukać. Numer 5. Plan działania. Łatwo przeoczyć drobne szczegóły, gdy spieszysz się z czyszczeniem. Utworzenie harmonogramu sprzątania, w którym wyszczególnione będzie każde zadanie dla każdego pomieszczenia w mieszkaniu, pomoże Ci nie przegapić kluczowego obszaru. Do tego warto rozpisać sobie, którego dnia robimy daną czynność. Przecież nie ma potrzeby robienia jednego dnia całego sprzątania, jeśli ta czynność jest dla nas utrapieniem. We wtorek można odkurzyć podłogi, a w środę umyć łazienkę. Numer 4. Ściel łóżko codziennie. To powinna być pierwsza rzecz, którą robisz po przebudzeniu. Musisz ścielić łóżko tak, jak kiedyś kazała ci mama. Wiemy, że niektórzy uważają to za stratę czasu, ale to naprawdę robi dużą różnicę w tym, jak wygląda twoja sypialnia i zajmuje może z 2 minuty. Kiedy wrócisz do sypialni wieczorem po ciężkim dniu pracy, z pewnością docenisz leżenie w idealnie pościelonym łóżku i od razu będziesz spał jak dziecko. Numer 3. Rób 15-minutowe wieczorne czyszczenie. Niech takie wieczorne 15 minut sprzątania stanie się rutyną. Włącz minutnik i po prostu trzymaj się najwyższych priorytetów czyszczenia. Otwórz okna w mieszkaniu, uprzątnij pokój, w którym pracowałeś, wytrzyj blaty, zamieć podłogę w kuchni, złóż pranie i ułóż buty w przedpokoju. Może to już pora wynieść śmieci. Sprzątanie wszystkiego po trochu sprawia, że potem całość jest łatwiejsza do opanowania. Numer 2. Odkładaj ciuchy do szafy. To jest chyba jedna z najczęstszych rzeczy, która sprawia, że w mieszkaniu stopniowo zaczyna tworzyć się bałagan. A przynajmniej w pokoju, w którym zmieniamy ubrania.
Pamiętaj, kanapa i krzesło to nie szafa. Staraj się, żeby rzeczy, które ściągniesz z siebie, od razu lądowały złożone w szafie. Zagracenie mieszkania ciuchami to całkiem zabawne zjawisko, bo włożenie poskładanej bluzki do szafy wcale nie trwa dłużej niż rzucenie jej gdzieś w kąt pokoju, prawda? Gwarantujemy, że oczyszczenie pomieszczenia z ubrań, które powinny być na półkach, sprawi wiele dobrego. Numer 1. Spraw, by sprzątanie było zabawne. Tak, wiemy, to brzmi jak coś, co mogłaby ci powiedzieć mama, jak byłeś dzieckiem, żeby nakłonić cię do wykonania zadań. Ale sprzątanie naprawdę może być przyjemnym doświadczeniem, jeśli tylko chcesz. Słuchaj nowych podcastów, odpal Netflixa na laptopie albo telewizorze. Włącz For Fun TV, włącz For Fun Gold, po najlepsze taneczne hity i zostań J.Lo sprzątania. To jest szansa na to, żeby dzień, który miał być nudny i męczący, stał się naprawdę fajny.